braterstwa, a teraz już bez wstępu, już, bo wstęp mieliśmy do rozważania Słowa Bożego. Dzieci słuchają, bo ja w pewnym momencie tak będę się do was zwracał uwagę i wy musicie to złapać, co ja powiem. Chcę dzisiaj, drodzy, z wami przeczytać pewną historię związaną z trzema górami. A zatem macie trzy działy, narysujcie sobie trzy góry. Pierwszą górę, drugą górę i trzecią. Obojętnie długopisem, ołówkiem, czymkolwiek, kredkę, co macie. O, tu już wujek przyniósł wam także. Dobrze. I drodzy, bądźcie tu z nami, bo wiem, że jak pójdzie, a tam poszli do tyłu. O nie, koledzy, wy tam stamtąd pójdźcie, bo jak idziecie tam, to nie jest to. Tu macie z nami być. Nawet na podłodze siedzieć i tam rysować. Drodzy, Słowo Boże, które brat przeczytał, jest potwierdzone w bardzo ciekawym cytacie wielu książek, ale między innymi Pokój, za którym tęsknisz, którą bardzo lubię książkę. Jeżeli wątpisz, a kto z nas nie ma problemów nieraz z wątpliwością? Jeżeli się lękasz, a kto z nas nie ma problemów przed lękiem? Podnieś oczy swoje w górę, ponieważ Jezus żyje i wstawia się za nami. Co mamy zrobić? Oczy podnieść do góry. Tak, ja was będę pytał też o to. Oczy podnieść do góry. Dzieci trzy góry rysują. Na razie tylko trzy góry. Takie na trzy części sobie podzielić i trzy góry. Narysujcie. To nie muszą być ładne, proste góry. O, ty już masz tam. Bardzo ładnie. Ale to nie koniec. Trzy góry. Drodzy, proszę. A ze śniegiem, z czym innym? Może śniegu nie rysuj, co innego narysuję za chwilę, ale to za chwilę. Oczy moje podnoszę do góry. Drodzy, to jest bardzo ważne. Pierwsza góra, z nich płyną nauki, podobne nauki. Jedna jest podstawowa, a trzy różne. Pierwsza góra, pierwsza księga Mojżesza, znacie, szósty rozdział, to już, ale nic nie mówcie, ja w odpowiednim czasie powiem, jak się nazywa i wtedy, co tam dorysować lub dopisać. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział szósty, ja pominę tę nazwę na razie. Szósty rozdział, wiersz 6-10. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi, bolał w sercu swoim, powiedział, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z prochu ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia i ptactwa. Żałuję, że uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Był Noe sprawiedliwym mężem, nieskazitelnym i chodził z Bogiem. A miał trzech synów. Trzy myśli. Był Noe sprawiedliwym, nieskazitelnym i chodził z Bogiem. Ale nie, to jest jeszcze istotne, chociaż to jest bardzo ważne. Kiedy czytamy 13 wiersz i dalej, rzekł Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna będzie nieprawości i zniszczę. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego i zrób komory wewnątrz, wymaluj smołą. Dalej mówi 17 i 20. Potop trwał na ziemi 40 dni, wezbrały się i podniosły arkę i płynęła wysoko nad ziemią. Wody wzbierały się coraz bardziej, a zakryły wszystkie góry wysokie. Pierwsza góra, dzieci, które słuchają, wodę narysujcie. Ta wodę, te góry dookoła, woda jest. O, tam kreski jakieś, woda jest. To jest bardzo ważne. Drodzy, czytamy, że wody przykrywały góry coraz wyżej, wyżej, aż wreszcie zakryły wszystkie góry. I czytam słowa 7 rozdziału. I wiersz 21. I wyginęło wszelkie ciało, poruszające się na ziemi, ptactwo, bydło, dzikie zwierzęta i ludzie. Wszystko, co miało tchnienie życia, pomarło. Bóg zgładził istoty, które były na powierzchni ziemi. Od człowieka poprzez bydle zostały tylko te osoby, które były w arce. Znacie tą historię. Macie już górę? Macie. Macie wodę? A macie, dobra, gdzie tam reszta są? Gdzieś oni mi tam gdzieś poszli jednak. Słyszą? Dobra, bardzo dobrze. Później sprawdzę, co oni zrobili. I teraz przeczytam górę, jak się nazywała i wy musicie, jeśli umiecie pisać, to wpiszcie, ci, którzy potrafią, a którzy nie, to tata czy mama, ktokolwiek wpisze. I czytam. Pierwsza Mojżeszowa 8:4. I osiadła arka w siódmym miesiącu, 17 dnia miesiąca,
na górze Ararat. Jak się ta góra nazywa? Ararat. To jest historia, którą czytam. Drodzy, historia ta uczy nas wielu, prawda? Ale między innymi, nie tylko jaki Noe, jakie miał cechy, że Bóg go uratował, że chodził z nim, że był sprawiedliwy, że był blisko Boga. Ale przede wszystkim uczy nas, że Noe podjął decyzję właściwą. Pierwsza nauka, podjęcie właściwej decyzji. To jest dla starszych, dla młodych niech słuchają. Podjęcie właściwej decyzji. Braterstwo, w życiu naszym podejmujemy różne decyzje, ale to jest bardzo ważne. Chcę wam przeczytać fragment, tylko fragment. Fragment wiersza Włodzimierza Zagórskiego z 1882 roku pod tytułem Historia patriarchy Noego. Krótko, wyjątek tylko. Nasz praojciec Noe świętym był i chadzał wciąż przed Panem. Za to go też miłował Pan i w wszelkiej szczegół przygodzie. I gdy potopu nadszedł czas, nie dał mu zginąć. W czym? W wodzie. Tak się fragment tego wiersza kończy. Kolega, ty nie rysujesz mi tam. To też do rysowania. Drodzy, co czytamy? Podjął decyzję właściwą, a sama góra, braterstwo, sama góra, podstawowa prawda, bo trzy będą identyczne, tylko w innych tekstach brzmi. Psalm 18, wiersz 47. Psalm 18, wiersz 47. Pan żyje. Niech będzie błogosławiona skała moja. Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel. A więc skała, ta góra Ararat podkreślała, że Chrystus jest skałą i na nim trzeba osiąść wiarę naszą. Dlatego na tej skale osiadła Arka. Tak jak my musimy oprzeć naszą wiarę na skale, na Chrystusie. Nieważne są inne sprawy, nieważne są denominacje. Ważna jest prawda, żeby oprzeć się na Chrystusie, a dominacji jestem w tej, bo tu sabat i inne prawdy. Ale każda historia będzie miała, każda góra będzie miała również swój przykład. Chcę, drodzy braterstwo, wam powiedzieć, że góra Ararat mnie przypomina pewne lata, kiedy była w Polsce wielka powódź. A ponieważ ona była na Opolszczyźnie, ja się na Opolszczyźnie rodziłem. Oczywiście nie rodziłem się wtedy, kiedy była ta powódź, bo powódź była kilkanaście lat temu. Ale stamtąd wziąłem prawdziwy przykład. Oto tam w jednej z miejscowości na Opolszczyźnie, które znam, no bo stamtąd pochodzę, kiedy woda, bo był potop, zalewała coraz wyżej budynki. Niektóre były aż po komin zalane, a niektóre w ogóle całe. Mama z dwójką dzieci nie miała gdzie już wyjść i wyprowadziła te dzieci przez takie wyjście dla kominiarzy na dach i tam koło komina te dzieci trzymała i wołała o ratunek, pływali tam strażacy łodziami i tak dalej. Helikoptery latały i nadleciał helikopter, ona tam jakąś chustką machała, spuścili ratownika i wciągnęli tą mamę i te dzieci do helikoptera i na suche miejsce wysokie przenieśli. Dlatego też, drodzy, dla nich helikopter był ratunkiem. Ale dla nas jest Chrystus. Powinni się oprzeć na Chrystusie, tak jak ta arka spoczęła na górze Ararat. Druga góra. O dzieci, druga góra, czyli drugie miejsce, które tam macie w tych swoich, na tych swoich kartach. Góra, o której powiem, jak się nazywa za chwilę, ale druga Mojżeszowa, rozdział 19. No to już jak biorę to starsi wiedzą, którzy znają Biblię, o jakiej górze będzie mowa, ale nie podpowiadajcie. Pierwsza była góra Ararat, kolego tam, jeśli zapomniałeś. Dobrze, druga Mojżeszowa, rozdział 19. A jak której zapomniało, to rodzice są od tego, żeby pomogły. I 19 rozdział od 1 do 3. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca przybyli na pustynię, pomijam, wyruszyli z Refidem, przybywszy na pustynię, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam Izrael naprzeciw góry obozował. A Mojżesz wszedł do Boga na górę, bo Bóg go zawołał, chodź i powiedz słowa domowi Jakuba i synom izraelskim. 16.
A trzeciego dnia z nastanem poranku pojawiły się grzmoty, błyskawice, gęsty obłok nad górą, a głos trąby tak zadrżał wtedy cały lud, gdy usłyszał. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni stanęli u stóp góry, a góra się trzęsła, a Pan stąpił w ogniu i przemawiał Bóg głosem wielkim, a góra, pomijam, trzęsła się, a Pan przez Mojżesza przemawiał. Drodzy, na drugiej górze, ponieważ na tej górze były dane przykazania, dwie tablice narysujcie. O, takie dwie tablice zwykłe, takie, o, tak jak jest tu tablica, tylko powiedzmy, może być taka, może być jeszcze tak za łuk taki mieć i takie dwie. Nic tam nie piszcie. Narysujcie sobie na drugiej górze. A jak się ona nazywa? Przeczytam. I czytamy słowa następujące. A przyszli do góry Synaj. Druga góra nazywa się i tata albo mama dopisuje, a kto umie pisać, pisze góra Synaj. Ty umiesz pisać już? Kasia, tak? No to sobie napiszę. Druga góra Synaj. A również na niej tamte dwie tablice. Bo Pan przemówił te słowa, 10 przykazań, znamy tą historię. Historia, która ma znów dwie podstawowe prawdy. Jaka jest podstawowa prawda? Psalm 62, 2 i 3. Psalm 62, 2 i 3. Trochę szybciej idę, ze względu na to, że szanuję czas również rozpoczęcia i zakończenia. 62, 2 i 3. Psalm. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego zbawienie moje. On jest opoką, skałą moją i zbawieniem, twierdzą, przeto się nie zachwieje. Kto jest moją skałą i opoką? Pan. Góra Synaj znów przypomina, że Pan jest tym naszym przewodnikiem, zbawcą. Pan jest naszą ostoją. A jaka jest myśl, jeśli chodzi o naukę? Mojżesz spotkał się z Bogiem, a przez Mojżesza Bóg spotkał się z ludem. Druga prawda, spotykaj się z Bogiem. No nie pójdziemy na górę Synaj, a nawet gdybyśmy poszli, to i tak Bóg jest wszędzie, a więc trudno, żeby tam tylko był. Ale drodzy, możemy się spotykać codziennie z Nim w modlitwie. Jaka była pierwsza? Ciekawe, czy was starszy ktoś pamięta, jaka pierwsza myśl była, oprócz tego, że skałą jest Chrystus, jaka? No, dobrze, a to nazwa bardzo ważna. A druga jaka, jak już mówisz? Jak się nazywa? Synaj, bardzo dobrze. Ale pierwsza nauka, podejmij właściwą decyzję. Noe podjął. Poszedł za głosem Bożym i Bóg go uratował. Podejmij. Druga nauka dla nas, dla starszych, a i dzieci. Spotykaj się z Bogiem. Chcę wam powiedzieć, drodzy, aha, jeszcze... Wiersz, druga wiersz. Kasprowicz, Jan Kasprowicz, wiersz, Mojżesz, 1888, fragment, ja tylko fragment. Biją pioruny, Synaj, błyskawica gore, z gniazd orli rwą się bystre ptaki, gdy prawodawca kreśli ustaw znaki na wyciosanych z granitu tablicach. Pięknie, poeci nasi również podkreślali wiele prawd biblijnych. O, coś mi się tam ktoś podkręcił mnie. Jeśli chodzi o historię, góra Synaj wiąże mi się z tym, co ja przeżyłem. Ja myślę, że któryś z was, niektórzy z was byli na górze Synaj. Byłem też wiele lat temu. O 23 idąc pustynią Synaj do klasztoru świętej Katarzyny. Tam niby był nocleg, niby, ale to wiecie, to były łóżka takie żelazne, na tych niby sienniki z jakąś słomą czy sianem, jakąś trawą, ale to było tak już wyrobione, że się raczej na tych drutach leżało. Koc był do przykrycia, koc, no wiecie, abyście widzieli, to nie pierwszej czystości, wiadomo ile tam tysięcy ludzi może pod tym kocem już spało, ale to, na to się już nie patrzyło. Drodzy, i powiedziano nam, śpijcie, bo o drugiej was budzimy. O drugiej wychodzicie, idąc naokoło góry coraz wyżej, wyżej, żeby zejść gdzieś około 5:30 na szczyt, żeby zobaczyć wschód słońca i tak dalej. I drodzy, dobrze nas uprzedzono,
bośmy byli tam gorąco na pustyni, dosyć tak lekko ubrani, ale jeden z dobrych przyjaciół z zagranicy powiedział nam: słuchajcie, weźcie sobie, jak już nie macie ubrań, koce. Koce? Przecież tak gorąco? Zobaczycie. Jak żeśmy wyszli, było minus 6 na górze. I dobrześmy koce wzięli, przykryli się i szli jak babuszka taka, prawda, bo zimno było. Ale tam, co ważne, gdy się tam stanęło, to chociaż to minęły tysiące lat, tak jakbym czuł obecność Bożą, że tu kiedyś się Bóg z Mojżeszem spotkał. Tam kaplica jest taka mała, prawosławna, starogrecka, staroprawosławna. I przykazania są w trzech językach, arabski, angielski i żydowski. Także te same przykazania. Pamiętaj, dzień sobotni, święcił, patrzyłem na to, czy to jest, jest oczywiście i tak dalej. I drodzy, to przeżycie było takie, które pozostanie do końca życia, bo nie tylko, że piękne słońce wschodziło i tak szybko wschodziło, tak się jakoś nie wiem, w Polsce nie widziałem, żeby tak szybko wschodziło słońce. Tam bardzo szybko słońce wschodziło i zaraz się ciepło robiło. Ale było to przeżycie, które przypominało mi, że Bóg spotkał się z człowiekiem, że ja potrzebuję, tam myśmy śpiewali też, bo tam była grupa międzynarodowa, śpiewaliśmy pieśni, również były modlitwy. A zatem druga góra, Synaj, tam te tablice są i napis Synaj. Wreszcie przechodzimy, bo miały być trzy góry, przechodzimy do góry trzeciej. I góra trzecia, drodzy, to jest góra, której też wiele wydarzeń miało miejsce. I oto jest to, drodzy, góra, już sobie tylko wezmę kartki, bo mam tu kilka kartek i nieraz człowiek nie wie, co na tych kartkach się znajduje, ale ja znajdę. Ewangelia Mateusza, rozdział 27. Rozdział 27. Ewangelia Mateusza w rozdziale 27 mamy teksty, które gdy już czytam, to starsi wiedzą, jaką górę chodzi, ale nie mówcie. 33 i dalej. I czytamy. A gdy przyszli na miejsce zwane, dali mu do picia wino zmieszane żółcią i skosztował je, ale nie chciał. A przybili go do krzyża i rozdzielili szaty jego, rzucając losy, po czym pilnowali go i umieścili nad głową na krzyżu napis: ten Jezus, król żydowski. Ukrzyżowali też dwóch złoczyńców, po lewicy i po prawicy, znamy tą historię. A więc trzecia góra, góra, która powinna mieć krzyż. A więc na górze tej narysujcie mały, duży, obojętnie jakiś tam krzyż narysujcie, bo tam na tej górze umierał Pan Jezus. Jak ona się nazywała? Zaraz tutaj przeczytamy słowa, które pominąłem celowo. I czytam. A gdy przyszli na miejsce do góry zwanej Golgota. To jest aramejskie stwierdzenie, Golgota. Aramejskie spolszczone Golgota. Po łacinie wiecie Kalwaria. I drodzy, gdy przyszli do tej góry, tam ukrzyżowano Jezusa, tych złoczyńców. I znów, bardzo ważna, podstawowa prawda o górze, górze Golgocie. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10. Bo ta góra też przedstawia Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10. Znacie ten tekst, powtórzę go, 4 wiersz. A wszyscy pili ten sam napój duchowy, pili bowiem z duchowej skały, a skałą tą był Chrystus. Chrystus z kolei znów, trzeci raz, mamy, jest symbol Chrystusa, jest w górze. Mamy oprzeć wiarę naszą na Chrystusie. Tak jak ten krzyż cierpienia Jezusa był wpuszczony w otwór na górze Golgocie. Czyli Golgota, trzecia informacja, trzecia nazwa. I drodzy, znów, mamy podstawową prawdę. Jezus jest skałą. Czego uczy nas góra Golgota? Drodzy, przyjść z grzechami do Jezusa. To jest miejsce. Bo zawsze wołamy: Boże, w imieniu Jezusa prosimy, przebacz, prawda, i wyznając tam jakieś grzechy. Pierwszy list Jana, znacie, 2:1-2. Mówię wam, dziadki, nie grzeszcie. Ale jeżeli ktoś zgrzeszył, mamy? On z tym wynika. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. A nie tylko nasze, ale całego świata. To jest to, co my w lekcji mówili, że Bóg ma w całym świecie swój lud. Za grzechy całego świata. Oczywiście oni przyjmą Jezusa. Drodzy, gdy myślę o wierszu na ten temat, mam dwa
jeden przeczytać, od Mickiewicza. Zdania i uwagi 1835. Powierzchowność wiary i dewocji. I napisane. Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi, kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi. Sama świadomość jest niczym. Ja muszę przyjść do Niego i wyznać Mu swoją wiarę. A ja dodam, mam jeszcze minutę, dobra, Krasińskiego, Zmartwychwstanie 1851. Ja tylko fragmenty daję. Świat ten cmentarzem z łez i ze krwi i z błota. Świat ten jak wieczna każdemu Golgota. Darmo się duch miota. Kiedy ból zrani na burze żywota, nie ma tu przystań. Prawda. Jezus jest moją opoką, moją skałą. On tylko jest tym, na którym mogę się oprzeć. Przykład? Proszę bardzo. Było to troszeczkę lat temu, bo to była historia z Warszawy, gdzie wśród osób ochrzczonych, była ochrzczona tam ponad 300 osób ochrzciliśmy, gdy była ta historia chrztu, na samym początku chrztu była historia, która łzy wycisnęła nie tylko u mnie, bo znałem tą rodzinę, ale też u wszystkich, którzy byli obecni. To był pierwszy, żeby nie czekał chory na krześle, którego zniesiono do baptysterium warszawskiego i którego chrzciłem. Oprócz innych tam ludzi. I on, kiedy ochrzczony został, tak siedział w tej wodzie na tym krześle i powiedział, czy ja mogę się pomodlić. Nie ma rodziny żadnej z Czechowicami, a nazywał się też Owsiany. Nie ma, to nie rodzina z Czechowicami, bo już to kiedyś pytałem w Czechowicach. I on pomodlił się tak. Drogi Jezu, dziękuję Ci, że Tyś umarł za mnie, ale ja też umarłem dla tego życia. Zabierz mnie do snu. Już teraz mogę umrzeć. I de facto jakieś kilka dni później odszedł. Drodzy, oparł wiarę swoją na Chrystusie, na skalę, bo Chrystus jest skałą. I o tym nam przypomina pierwsza góra. Jaka była? Chora. Jaka była? Ararat, bardzo ważne. A ona uczy nas, że mamy dokonać wyboru. Druga góra, kolego, jaka była? Synaj. A ona mówi, że mamy rozmawiać z Bogiem. Mamy zbliżyć się do Boga. A trzecia góra jak się nazywa? Golgota. Ona mówi, gdzie, przypomina, gdzie mamy przyjść z grzechami naszymi. Drodzy braterstwo, mili goście, chcę wam powiedzieć, że chwała Boże za to, że mogę o tym przypominać również sobie, że jeżeli mam wątpliwości, a mam nieraz, jeżeli mam lęk, a mam nieraz, bo są problemy swoje, rodzinne, różne, zborowe, mam gdzie przyjść. Mam gdzie przyjść, żeby podjąć właściwą decyzję, którą Ty mi podsuniesz, Boże, jak na Ararat. Żeby spotkać się z Tobą i rozmawiać na Synaju i wreszcie na Golgocie. Żeby wyznać swoje grzechy i moje słabości. Dlatego też, sumując, braterstwo, te prawdy, które dzisiaj przekazuję pomocą Bożą i sobie i wam, chcę powiedzieć. Podejmijmy właściwe decyzje i podejmujmy je codziennie, bo codziennie mamy nowe problemy, nowe propozycje. Podejmijmy właściwą decyzję. Spotykajmy się z Bogiem. Nie wiem, rano wstań wcześniej, a wstaję o 4, żeby mieć spotkanie z Bogiem, z Pismem, z Duchem Proroczym i tak dalej. Ktoś może niekoniecznie, może w innym czasie. Ale żeby się spotkać podczas dnia w ogóle życia. Wreszcie, jak czujesz, że jest coś nie w porządku, to jest Golgota. Wyznaj swoje grzechy, bo tam Pan nasz umarł, który powiedział, idę do Ojca mojego, ale i Ojca Twojego, Waszego, naszego. Do Boga mojego i Waszego. I abyśmy do tego Boga naszego i Zbawiciela mogli dopójść. Tego życzę wam dzisiaj,
A kiedyś oby to się spełniło, gdy Jezus powróci i albo wstaniemy, albo żywo będziemy Go widać. Amen.